Puls Dnia zaprasza Dariusz Milejczak. Jest wtorek, 26 września. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Dobry wieczór. Zapraszam. Ruszył proces byłego burmistrza murowanej Gośliny. W kwietniu przyszłego roku będę startował na stanowisko burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina. Podwyżki dla nauczycieli. Związki zawodowe są pełne radości i uważają, że jest to bardzo dobra podwyżka. 24 zarzuty mu niestraszne. Ruszył proces byłego burmistrza murowanej Gośliny, Dariusza Urbańskiego. Śledczy zarzucają mu m.in. korupcję. Mimo to były włodarz podpoznańskiej gminy zapowiada, że będzie kandydować w najbliższych wyborach samorządowych. W związku z pełnioną przez niego funkcją burmistrza miasta i gminy Murowana Gośnina zataił fakt uzyskiwania comiesięcznych dochodów w kwocie co najmniej 13 tysięcy złotych z podmiotu z łącznego dochodu w kwocie nie mniejszej niż 156 tysięcy. Listę aż 24 zarzutów usłyszał Dariusz Urbański, były burmistrz murowanej Gośliny. Dzisiaj wraz z 10 innymi osobami stanął przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto. Przyjął obietnicę korzyści. Przestępstwa, o które podejrzewa go prokuratura, dotyczą przede wszystkim korupcji. To między innymi przyjęcie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją, czy niedopełnienie obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Od Bogdana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą obietnicę korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie stanowiącej 20% ceny usługi za naruszenie przepisów prawa wskazanych w opisie czynu w akcie oskarżenia i w konsekwencji zlecenia temu podmiotowi wykonania remontu pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Dariusz Urbański, który zgodził się na publikację swojego nazwiska, do winy się nie przyznaje. Dzisiaj na sali sądowej odnosił się do większości stawianych zarzutów. Zaprzeczam, żeby kiedykolwiek pan Bogdan proponował mi przyjęcie jakiejkolwiek korzyści majątkowej w jakiejkolwiek formie i kwocie. Nie zamierza jednak odpowiadać na wszystkie pytania. Nie będę odpowiadał na pytania prokuratora i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Podczas oświadczenia skarżył się na prokuraturę, bo ta miała między innymi utrudniać mu widzenia z rodziną. Bo przypomnijmy, Urbański od ponad roku przebywa w areszcie. Pobywali widzenia w ostatniej chwili. W ostatniej chwili, bo że agenci CBA nie mogą dojechać. Syna 9-letniego widziałem po roku. Apelował dzisiaj do sądu o, tu cytat, uchylenie kary więzienia. Podczas jego wystąpienia pojawiła się też zaskakująca deklaracja. Dariusz Urbański, pomimo toczącego się procesu, nie chce rezygnować z kariery samorządowej. W kwietniu przyszłego roku będę startował na stanowisko burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina. Tymczasem za zarzucane mu dzisiaj przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. Jeden z najważniejszych poznańskich mostów potrzebuje przebudowy. Chodzi o most Bolesława Chrobrego, którego remont po wielu latach w końcu może okazać się faktem. Sprawa się jednak przedłuża. Dlaczego? To już wie nasz reporter Damian Wełna. Damian, dobry wieczór. Poprosimy o szczegóły. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się inwestycja związana z przebudową, a właściwie z rozbiórką i zbudowaniem nowego mostu Bolesława Chrobrego, właśnie w związku z przedłużającymi się rozmowami z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wszystko dlatego, że most Chrobrego przebiega tuż obok katedry i Ostrowa Tumskiego. Krzysztof Olejniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, powiedział dziś Radiu Poznań, że chodzi tutaj o to, że technika prac nie wpłynęła na obiekty zabytkowe właśnie na Ostrowie Tumskim i te rozmowy trwają i nadal jeszcze nie ma właściwego projektu przebudowy tego mostu. Jak informuje z kolei spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, tak jak już wspominałem, most będzie musiał być rozebrany i podobnie zbudowany. Chodzi tutaj o to, że w tym momencie dochodzi na nim do korozji, jest dużo uszczelnień, a to powoduje, że obniża się nośność tego obiektu, dlatego czym prędzej ten obiekt będzie musiał zostać, tak jak już powiedziałem, rozebrany, a na czas
tego rozebrania i budowy nowego mostu powstanie również wcześniej zaprojektowany tymczasowy most po stronie południowej. Taką informację podają poznańskie inwestycje miejskie. Przypomnijmy, przebudowa Mostu Chrobrego, tak naprawdę pomysł na przebudowę Mostu Chrobrego pojawił się już wiele lat temu. Most oczywiście łączy ulicę Ewarysta Estkowskiego z Ostrowem Tumskim i powstał w latach 60. XX wieku, a ostatni raz modernizowany był dopiero aż w 1989 roku, zatem od tamtego czasu minęło już wiele lat. W ramach tej przebudowy na trasie pozostaną po dwa pasy w obu kierunkach. Będzie również wydzielone osobne torowisko, tak jak to ma miejsce teraz, ale będzie również nowość, a mianowicie ścieżka rowerowa, która powstanie w tym miejscu. Na ten moment jest tutaj wydzielony tylko chodnik. Tak jak już wspominałem, te rozmowy z Miejskim Konserwatorem Zabytków się przedłużają, a przypomnę jeszcze, że Poznańskie Inwestycje Miejskie już w 2020 roku ogłosiły przetarg na wykonawcę projektu nowego mostu. Do teraz jeszcze nie wiadomo, kto zaprojektuje ten most, a przypomnijmy, w 2024 ten przetarg miał być w pierwszym kwartale, 2024 roku, ale nadal jeszcze nie wiemy, kiedy właściwe prace na Moście Chrobrego się rozpoczną. Te wszystkie informacje od Damiana Wełny. Damian, dziękuję za relację. Zmieniamy temat. Wzrosną dodatki dla poznańskich nauczycieli. Zdecydowali dziś o tym jednogłośnie miejscy radni. Zmiany dotyczą m.in. dodatku dla dyrektorów, wychowawców klas czy dodatku motywacyjnego. Jest to bardzo pozytywna wiadomość dla nauczycieli. Oczywiście ze sprawy, że to nie jest to, czego oni oczekują, bo te zarobki cały czas są na niskim poziomie. Sami wszyscy wiemy dokładnie, że nauczyciele odchodzą z tego zawodu, przebranżawiają się, ale musimy ich zatrzymać, tak? Robimy wszystko, co możemy. Przeznaczyliśmy w tej chwili takie pieniądze, no niestety jest to mały procent wzrostowy, bo możemy zauważyć, że te wzrosty były o 100 czy o 50, czy nawet też o 20 zł w skali miesiąca brutto takiego dodatku w porównaniu do poprzedniej podwyżki. No ale idziemy w dobrym kierunku, tak? Samorząd Miasta Poznania chcemy, żeby te wynagrodzenia nauczyciele otrzymywali na wysokim poziomie. Klub głosował za i tutaj wszyscy jesteśmy za. Kiedy przy poprzedniej podwyżce byliśmy zdegustowani małą kwotą tej podwyżki i się wstrzymaliśmy, to potem mówiono, że my byliśmy przeciwko podwyżce i dlatego już teraz jesteśmy za, zwłaszcza, że usłyszeliśmy, że wszystko zostało wynegocjowane ze związkami zawodowymi. Związki zawodowe są pełne radości i uważają, że jest to bardzo dobra podwyżka. No to tutaj trudno byłoby być przeciw. Kwestia pieniędzy w oświacie pojawiła się w dzisiejszym programie Otwarta Antena. O przyszłości polskiej oświaty rozmawiałem z kandydatami na posłów, startującą z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Elżbietą Leszczyńską, Mirosławem Wielochem z Koalicji Obywatelskiej oraz Adamem Szabelskim z listy Trzeciej Drogi. Chcę powiedzieć o takim stałym konflikcie, jaki zawsze istniał między rządem a samorządem, bo przy koncepcji budowy państwa demokratycznego założono z góry, że subwencja oświatowa nie będzie pokrywała całości wydatków na edukację. To prawda. To jest po prostu. Natomiast samorządowcy się domagali od samego początku właśnie całości. Zostają podatki PIT, prawda? I chodziło o to, żeby pieniądze były bliżej tych wydatkujących, prawda, a nie tylko w centrali. I taka była koncepcja. A że te różnice są, wahają się, no to też mamy przecież Komisję Dialogu Społecznego, prawda? Samorząd, rząd, związki zawodowe i tam to muszą te algorytmy być stworzone. Nawet nie, subwencja nie pokrywa płac dla nauczycieli. Myślę, że tutaj trzeba iść w kierunku, że państwo powinno zapewnić na płace. Reszta, już słyszeliśmy Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, głos Prawa pieniądze, i Sprawiedliwości. Znaczy z głosem Prawa i Sprawiedliwości się nie zgadzam, bo pieniądze by się znalazły. Wystarczy zlikwidować te wszystkie fundacje niepotrzebne, te Wille Plus, które potworzył pan minister, i pieniądze by się znalazły na pewno, gdyby te pieniądze były dobrze dystrybuowane. Dla mnie jest pytanie, że jeżeli na przykład teraz każdy uczeń dostanie laptop, gdzie mamy uczniów też i bogatszych, bardziej zasobnych, którzy już mają w domu ten sprzęt? Dziś chociażby informacja od wojewody, że będą w kolejnych gminach rozdawane jutro. Rozdawane. I pytanie, czy na przykład te środki, które powinny moim zdaniem pójść na właśnie
nie laptop, który dostanie każdy, i najbogatszy, i najbiedniejszy, tylko gdyby te środki przeznaczyć na informatyzację szkół. Wiele szkół jeszcze ma problemy z łączami, z tymi przestarzałymi salami informatycznymi. Kryzys uchodźczy trwa i stał się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej, ale są i tacy, którzy pomagają ludziom znajdującym się w dramatycznej sytuacji z dala od domu. Przed nami w Poznaniu spotkania pod hasłem Odwaga Pomagania. Organizuje je wspólnota San Egidio, podobnie jak modlitwę Umrzeć z nadziei za tych, którzy zginęli w drodze do Europy. Gościem wieczorów WTK była dziś Romana Zygmunt ze wspólnoty. Posłuchajmy fragmentu rozmowy. Powstanie tej modlitwy jest związane właśnie z kryzysem, zatonięciem wielu łodzi na Morzu Śródziemnym. Wtedy też apel był, papież Franciszek wystosował apel, żeby zwrócić oczy właśnie na Lampedusę i na losy migrantów. I właśnie ta modlitwa powstała z myślą o tych, którzy już głosu nie mają, bo stracili życie między innymi w morzach Morza Śródziemnego, w wodach Morza Śródziemnego, czy na kolejnych szlakach, właśnie wspomniany szlak bałkański. Czyli wszyscy, którzy zdecydowali się na tę dramatyczną podróż i jej nie dokończyli. Oglądają Państwo główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Dalej walczą o podwyżki. 700! Będziemy mieli środki na podwyżki w tym roku na poziomie do zasadniczego 350 zł plus stażowe. Ćwierć wieku w Poznaniu z metodą in vitro. Przede wszystkim dzisiaj to jest jak gdyby ukoronowanie naszej 25-letniej działalności. Czy wróci państwowe dofinansowanie? Przed rokiem 2015 to było zadanie państwowe i tak powinno być. Miejscy urzędnicy także chcą podwyżek, dlatego po raz kolejny wyszli na Plac Kolegiacki, by głośno o tym powiedzieć. Na razie muszą obejść się smakiem i zadowolić tylko częściowo spełnionymi postulatami. Tymczasem władze miasta obiecują kolejne podwyżki, ale od przyszłego roku. Jakub Szostakowski. 700 stów, czyli podwyżki płacy o 700 zł, urzędnicy miejscy domagają się nie od dzisiaj. Tak samo skandowali w ubiegłym roku. Wówczas domagali się podwyżki o 700 zł w 2022 roku i o kolejne 700 od początku 2023 roku. Wtedy podwyżkę dostali, ale znacznie niższą, w wysokości 230 zł. Od tego czasu ich zdaniem niewiele się zmieniło. Teraz miasto ma spełnić postulaty, ale znowu tylko częściowo. Będziemy mieli środki na podwyżki w tym roku na poziomie do zasadniczego 350 zł plus stażowe, które średnio wynosi 15%, co daje łącznie około 400 zł, tak średnio na etat. Podwyżka jest niesatysfakcjonująca, koszty życia są rosną. Mówi pan Witold, który jako miejski urzędnik pracuje już 18 lat. Według niego niskie płace sprawiają, że pracownicy nie zagrzewają w urzędzie miejsca zbyt długo. To ma być widoczne już od jakiegoś czasu. Młodzi ludzie przychodzą, popracują od pół roku do półtora roku i odchodzą. Nie ma stałej kadry, kierownicy mają bardzo duże kłopoty z tym, żeby wyszkolić pracowników, żeby mogli spełniać swoje funkcje, a po krótkim czasie odchodzą. Oprócz podwyżki urzędnicy chcą rekompensaty za miesiące negocjacji, bo wcześniejsze rozmowy nie należały do najłatwiejszych i najkrótszych. Należy zadać pytanie obu stronom porozumienia. Gdzie jest spłata za miesiące oczekiwań na rezultat negocjacji? Gdzie jest spłata za miesiąc czerwiec, za lipiec, za sierpień, za wrzesień? Urzędnicy nie są zadowoleni ze związków zawodowych, które ich reprezentują i negocjują z władzami miasta. Dzisiaj pikietujący poinformowali, że postanowili założyć swój własny związek zawodowy. Założyliśmy związek zawodowy wrzesień 21. Tak, nazwa nie jest przypadkowa, bo to we wrześniu 2021 roku odbyła się nasza pierwsza pikieta. 25 głosów za, 0 przeciw. Tymczasem podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni przegłosowali zmiany w projekcie budżetu, które zakładają podwyżkę o 350 zł. Na posiedzeniu miejski skarbnik przypomniał, że to nie pierwsza podwyżka dla urzędników w tym roku. Przypominam, że w tym roku już takiej regulacji od marca dokonywaliśmy. Ta regulacja jest od października, tak, ta której wspomniałem. Na 400 zł do zasadniczego plus 60 zł stażowego, czyli 460.
plus te 400 to daje w tym roku 860 zł wzrost. Zapowiada też, że na tym podwyżki mają się nie skończyć. Na kolejną, jeśli w ogóle będzie, pracownicy urzędu będą musieli poczekać. Biorąc pod uwagę wysoki wzrost wynagrodzenia minimalnego, tak od 1 stycznia 20%, a coraz więcej naszych pracowników jest blisko tej granicy, tak, wynagrodzenia minimalnego, to powoduje, żeby nie spłaszczać wynagrodzeń, będziemy starać się tą kolejny ruch podwyżkowy wykonać 1 stycznia, tak żeby tą zasadę spełnić. Władze miasta nie podjęły dzisiaj rozmowy z pikietującymi pod urzędem pracownikami. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. 700! Wojskowe myśliwce wylądowały na drodze dla samochodów. Za sterami m.in. dowódca poznańskiej jednostki. Od wczoraj w województwie warmińsko-mazurskim trwa szkolenie polskiego lotnictwa. By je przeprowadzić, zamknięto 3-kilometrowy odcinek drogi między Nidzicą a Wielbarkiem. Jak informuje wojsko, chodzi o przećwiczenie procedur lądowania i startu wojskowych samolotów na drodze publicznej, aby w razie sytuacji kryzysowej umożliwić lotnictwu operowanie nawet po zniszczeniu macierzystej bazy. Sztab Generalny Wojska Polskiego opublikował materiał, który pokazuje, jakie manewry przeprowadzają tam polscy piloci wojskowych myśliwców. Pierwszego dnia lądował m.in. inspektor sił powietrznych, generał dywizji pilot Ireneusz Nowak oraz szef drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego z Poznania, generał brygady pilot Tomasz Jadczach. Ćwiczenia potrwają do 29 września. Wojsko przekazało, że podczas szkolenia wykorzystane zostaną m.in. myśliwce MiG-29, F-16 i Su-22. Program zapłodnienia in vitro w Poznaniu ma już 25 lat. Dziś Szpital przy Polnej podsumował ten okres. Za to my niespełna 3 tygodnie przed wyborami zapytaliśmy polityków, czy in vitro powinno być znów finansowane z budżetu państwa. Bartłomiej Lis. Od ćwierćwiecza w ginekologiczno-położniczym szpitalu przy ulicy Polnej odbywają się zabiegi in vitro. To dobry czas na podsumowania i sprawdzenie, co uległo zmianie. Zasady pozostały mniej więcej takie same, ale zmieniły się elementy technologiczne związane chociażby z jakością mediów, z jakością inkubatorów, w których przechowywane są zarodka. Zmianom uległo także finansowanie programów do zapłodnienia pozaustrojowego. Od 2015 roku taka pomoc może przyjść jedynie z budżetów samorządów, ponieważ rządowe wsparcie zostało zakończone. To był błąd, uważa Grzegorz Ganowicz. Łatamy luki w finansowaniu zadań przez budżet państwa, bo przypomnę, że przed rokiem 2015 to było zadanie państwowe. I tak powinno być, że procedura in vitro powinna być jedną z procedur medycznych. Podobnego zdania jest Jana Szostak. Uważa, że to temat zakazany przez rząd. Wydaje mi się przede wszystkim, że to jest spowodowane utworzeniem tabu wokół samego in vitro. Żyjemy w państwie katolickim. Z kolei zdaniem posła Wróblewskiego taka metoda zapłodnienia nie może być finansowana z budżetu państwa, ponieważ w jej wyniku dochodzi do śmierci zarodków. Jeśli działania byłyby prowadzone etycznie, to znaczy nie wiązałoby się to z eugeniką, z niszczeniem zarodków, można o takich propozycjach rozmawiać. Jak wynika z obserwacji samych lekarzy, par, które decydują się na zabieg in vitro, przybywa. Powodów tego może być kilka. Przybywa dlatego, że zmieniają się warunki środowiskowe, że zmienia się styl życia, że decyzje o ciąży podejmowane są znacznie później niż kiedyś, ale przede wszystkim to, co uważam, coraz więcej par świadomie o problemie niepłodności mówi. Jednak jak mówi profesor Powelczyk, pary zbyt późno decydują się na taki zabieg. Apeluję, żeby nie odciągać decyzji, nie przewlekać tego czasu i po to, żeby to zrobić jak najwcześniej. W ramach obowiązującego w Poznaniu programu leczenia metodą in vitro, jego uczestnik może liczyć na 3-krotne dofinansowanie w wysokości 5000 zł na zabieg zapłodnienia pozaustrojowego. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.
Czas na prognozę pogody. Zdaniem synoptyków przed nami ciepły i słoneczny dzień. O szczegółach opowie Państwu Agnieszka Wolicka. Dobry wieczór Państwu, czas na informacje pogodowe. Zacznijmy od tej najbliższej doby w Poznaniu. Jaka będzie pogoda, jaka będzie aura nad naszymi głowami? No to już zdradzam wszystko w szczegółach prognozy pogody. Jeżeli chodzi o te najbliższe godziny, czyli w nocy ze wtorku na środę, temperatura sięgnie 14 stopni powyżej zera. Zachmurzenie utrzymuje się w stopniu umiarkowanym. Jutro w ciągu dnia dużo słońca i ciepło do 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia w cieniu, a zatem w słońcu temperatura odczuwalna będzie jeszcze o kilka stopni wyższa. Słońca jutro nie zabraknie, do tego słaby wiatr, ciśnienie w dół na 1022 hektopaskale. Taka będzie środa w pogodzie w Poznaniu, a teraz jeszcze garść informacji pogodowych dotyczących kolejnych dni. Środa to najcieplejszy dzień tego tygodnia, w czwartek nieco chłodniej, do maksymalnie 25 stopni, ale cały czas przyjemnie i słonecznie. W piątek więcej chmur, między 14 a 24 stopnie. W sobotę do tych chmur pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie od 13 do tylko 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jak zmieni się pogoda w kolejnych dniach? Na weekend znowu będzie zdecydowanie chłodniej, dlatego cieszmy się tym słońcem, które przez najbliższe dwa dni będzie z nami w Poznaniu. Ja dziękuję Państwu za to spotkanie z serwisem Meteo. Zapraszam oczywiście na kolejne pełne odsłony. Do zobaczenia. W głównym wydaniu Pulsu Dnia to wszystkie informacje, które dziś dla Państwa przygotowaliśmy w imieniu całej redakcji Pulsu Dnia. Dziękuję za uwagę. Dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia. Dobranoc.